dzisiaj pierwszy filmik z cyklu testowania zabaweczek Fun Brain Toys. Na pierwszy rzut poszły przystawki Squeeze. Dlaczego? Bo osobiście bardzo je lubię. Pamiętam, że kupiłam je kierując się bezpieczeństwem w samochodzie. Dlatego, że wykupiłam je do podróży dla dzieciaków, jak jechaliśmy do Bułgarii. Dziewczyny wtedy miały 3 latka i półtora. No i trzeba było je czymś zająć. To jest mój zestaw. To jest ten, który dostałam do testów. Żeby oczywiście dbać o wszystkie względy bezpieczeństwa w samochodzie, przesypałam te przystawki do foliowej torebeczki, żeby twardym opakowaniem nikt nie dostał w razie czego w głowę. Tych przystawek w tym opakowaniu jest więcej niż widzicie, bo tutaj widać, że jest duży prześwit, ale część po prostu przez tyle lat nam się pogubiła. Także przystępujemy do testów. Jest to bardzo fajna, kreatywna zabawka. Ja bardzo cenię sobie kreatywne zabawki, dlatego że tutaj właściwie ogranicza już tylko nas właśnie nasza kreatywność, nasza wyobraźnia, jak się tym możemy bawić. Można z tego przeróżne konstrukcje budować. One działają na zasadzie łączenia się na przystaweczki, czyli hop, już mamy świetnie połączone. O, no, połączone przystawki. Naprawdę bardzo dobrze się trzymają, więc wcale te konstrukcje się szybko nie rozwalają. Kolejnym plusem jest tego, że są gumowe, mięciutkie, więc nawet te mniejsze dzieciaczki mogą sobie z tego zrobić gryzaczek. Tak jak u mnie w gabinecie to bywa, że te najmłodsze, szczególnie te długie, zielone sobie biorą jako gryzak, stosują. Można budować konstrukcję, można przyczepiać je do czegoś. Dziewczyny w samochodzie przyczepiały sobie do szyby w oknie i zdejmowały, przyczepiały, zdejmowały. Kto co lubi, zabawa jaka była, ale przynajmniej był spokój w samochodzie. Wymyśliłyśmy też połączenie budowania tymi klockami z opakowaniem, które mieliśmy akurat wtedy. I pamiętam, że to była nasza głowa i robiliśmy Shreka. I można przyczepić tutaj, przepraszam Silek, trochę ci porozwalam, czułka. To był nosek. Hop. I robiliśmy jeszcze usteczka. Ustawialiśmy tutaj. Opa. I tak wyglądał nasz Shrek. Także i oczka jeszcze pójdą do tego. Hop. Hop. Także naprawdę zabaw z tego można pokombinować, pobawić się. Czasem dziewczyny robiły jeża i całego obklejały tymi przystawkami. Czasem się wydawało zrobić jakieś już bardziej ambitne konstrukcje. Więc naprawdę jest to mega ciekawa zabawka. Bardzo bezpieczna, świetnie skonstruowana. Są przeróżne wzory, kształty, tak żeby łączyć pod różnymi kątami. Bardzo polecam dla każdego małego przyszłego konstruktora i inżyniera.